żeby nałożyć, wiesz. Czyli tak na egzaminie to w tych miejscach mogę się spodziewać tego zatrzymania. Jeszcze tak? Jest jedno. Jeszcze jedno. To znaczy, ogólnie rzecz biorąc w tych miejscach, niemniej jednak miejsca mogą być inne, niemniej jednak zasady wszędzie są takie same. Miał pan zatrzymywanie w zatoczce, miał pan zatrzymywanie na jezdni, miał pan zatrzymywanie na jezdni z wyznaczonymi pasami ruchu i bez wyznaczonych pasów ruchu. I tu pojedziemy na tym skrzyżowaniu, są trzy możliwości, w prawo drogą z pierwszeństwem albo w lewo. My pojedziemy sobie w lewo, z prawego pasa jedziemy, bez kierunkowskazu, jeszcze nie. O, i dopiero tutaj kierunkowskaz, żeby mu dupy nie przytrącić, na środkowy pas, kierunkowskaz lewo, wyłączamy i jedziemy. Dlaczego nie z lewego pasa? Ano musielibyśmy tam zmieniać pas, a później tu zmieniać pas. Zmienialibyśmy pas za przejściem dla pieszych, a ten odcinek jest bardzo niewielki, prawda? Tak. Tym bardziej bierzemy pod uwagę no, długość autobusu, a wszyscy by nas wyprzedzali. To musi skutkować zmianą biegu. Każda zmiana prędkości skutkuje zmianą biegu. To znaczy, no nie każda, ale tam w określonym zakresie.